ćwiczeniu pierwszym będziemy rysowali wykresy funkcji kwadratowych. Czyli zobaczcie, mamy w podpunkcie A wzór pierwszej funkcji. No i musicie pamiętać o tym, że f od x to będzie inny zapis y. Czyli to, co mamy podane tutaj, możemy zapisać jako y równa się x dodać 2. Mamy także podane, że dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, czyli to sobie tutaj zapiszmy, a to oznacza, że jako x możemy wybierać dowolne liczby. Możemy wybrać ułamki, liczby ujemne, dodatnie, możemy wybierać 0, ale oczywiście wybierzmy x w ten sposób, żeby wygodniej nam było zaznaczyć to sobie w układzie współrzędnych. Czyli na przykład ja wybiorę minus 2, wybiorę 0 i wybiorę dwójkę jako x. Następnie musimy wyznaczyć y, czyli mamy tak, że y równa się x, czyli w tym przypadku nasz x jest równy minus 2, dodać 2, czyli minus 2 plus 2 to będzie 0, no i tutaj wpisujemy sobie właśnie to, co otrzymaliśmy. Następnie w miejsce x podstawimy 0, czyli 0 plus 2 to będzie 2, dwójkę 2 plus 2 to będzie 4. W kolejnym kroku zaznaczamy te punkty w układzie współrzędnych, czyli to będzie punkt pierwszy, minus 2, 0, tutaj, punkt następny, 0, 2, tutaj, no i jeszcze 2, 4, czekajcie, 2, raz, 2, 3, 4, tutaj, no i możemy jeszcze kilka dodatkowych punktów sobie zaznaczyć, bo zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie ten punkt, to żeby znaleźć się w tym punkcie, musimy posunąć się o dwie jednostki w lewo i dwie jednostki do dołu. To w ten sposób wyznaczymy kolejny punkt, dwie jednostki w lewo, dwie jednostki do dołu. No i teraz należy sobie połączyć te punkty w ten sposób, ponieważ wykresem funkcji jest liniowej. Oczywiście prosta, podpisać, czyli mamy y równa się x dodać 2. Spójrzmy dalej. Jeżeli chodzi tutaj, no to znowu, w miejsce x możemy podstawić dowolną liczbę, ponieważ dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, czyli ja sobie podstawię na przykład minus 1, 0 oraz 1. Mamy tak, między dwójką a x mnożenie, czyli gdy podstawimy w miejsce x minus 1, to mamy tak, 2 razy x, czyli razy minus 1, no i odjąć 1. 2 razy minus 1 to minus 2, minus 2 odjąć 1 to minus 3. Teraz w miejsce x podstawmy 0. 2 razy 0 to 0, odjąć 1 minus 1, 2 razy 1 to będzie 2, odjąć 1, 1. No i mamy 3 punkty, zaznaczmy je w układzie współrzędnych, czyli minus 1 minus 3, 0 minus 1. No i 1, 1. No i zobaczcie, od tego punktu, żeby dojść do tego, poruszamy się o jedną kratkę w prawo i dwie do góry. Czyli lecimy, jedna kratka w prawo, dwie do góry. Mamy punkt kolejny, łączymy sobie te punkty i to będzie wykres funkcji o wzorze 2x odjąć 1. Pod punkt C. Tutaj mamy minus x, czyli na przykład, jeżeli jako x wybiorę minus 1, 0 oraz 1, bo dziedzina tutaj to zbiór liczb rzeczywistych, no to wystarczy do x dostawić minus i otrzymamy f od x, czyli naszego y. Czyli jeżeli do minus 1 dostawimy minus, to będziemy mieli 1, tutaj 0, a tutaj minus 1. Zaznaczmy 0, 0, 1, minus 1, no i kilka kolejnych punktów, tak żeby ten wykres troszkę tutaj dłuższy można było narysować. No i to jest wykres funkcji o wzorze minus x. Y równa się minus x. No i podpunkt ostatni. Jako x wybierzmy minus 1, 0 oraz 1. No i obliczmy y. Czyli tak, gdy pod x podstawimy minus 1, to mamy tak, najpierw minus, później mamy x, czyli minus 1, no i dopiero plus 3. Te dwa minusy nam dadzą plus, czyli mamy 1, dodać 3, czyli 4. Gdy podstawimy 0, to 0 plus 3 to będzie 3. Gdy podstawimy pod x 1, minus 1 plus 3 to będzie 2. Mamy minus 1, 4, 0, 3 i 1, 2, no i kilka dodatkowych punktów
i w tą stronę, i w tą możemy zaznaczyć. No i teraz należy to sobie połączyć i to będzie wykres funkcji y równa się minus x dodać 3.